Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj tylko szybciutki mały zwiastun, może nie taki mały, ponieważ przyszła paczka ze sprzętem od firmy Hama. I po prostu jak rozpakowałem, to pełen uśmiech. Dlaczego? Przyszły do testów naprawdę świetne sprzęty. Przede wszystkim nowość od firmy Hama, bezprzewodowa myszka dla greczy Hama i rage Unleashed, czyli coś takiego. Wiem, że kilkanaście dni temu też Dawid N20 V2 ją dostał, nawet jak byłem u niego, to widziałem ją na żywo. Fajna myszka z fajną rolką, ciekawa, natomiast fajnie będzie ją przetestować. Robimy testy sensora, już patrzę szybciutko, czy tutaj coś jest. Mamy przełączniki Omrona. Ok, Awago 3050, czyli sensor optyczny nieźle, jest źle, 500 Hz, próbkowanie, więc powinna ta myszka być dość przyzwoita. Większość tych bezprzewodówek pracuje na 125 Hz, więc tutaj zawsze mamy już taką prędkość gamingową, powiedzmy, reakcji, dlatego powinno być nieźle. Przetestujemy, sprawdzimy. Kolejne rzeczy też nie byle jakie. Następna myszka od RAPU, czyli tym razem V300, po świetnej V900. Ta to jest taka troszeczkę powiedzmy. Tańsza wersja też fajnie wygląda, funkcjonalna, przetestujemy dokładnie sensor w grach oraz w programach testowych, więc przekonamy się co ta myszka w tej cenie jest warta. Miała też być podkładeczka z RAPU, o którą prosiliście, natomiast widzę, że nie przyszła, tak więc pewnie następnym razem się uda załatwić. I mamy jeszcze jedną rzecz, najbardziej zaawansowana klawiatura mechaniczna z oferty RAPU, RAPU V500 i V700 już u mnie widzieliście, klawiaturki naprawdę bardzo fajne, na przełącznikach Cale Yellow, czyli takich lepszych keylach. ale co często pisaliście było mankamentem, tamte klawiaturki nie były podświetlane, tu mamy wersję v 800, zobaczcie, i ta klawiaturka, z tego co wiem, już jest podświetlana. Nawet mam tutaj rysunek na y, opakowaniu, więc naprawdę fajnie będzie ją przetestować. Również jest na tych żółtych kejlach, jak one się sprawdzą w akcji po raz kolejny. Zobaczycie sobie. Sprawdzimy też anti-ghosting między innymi. Zobaczymy po prostu. Co ten sprzęt w tej cenie potrafi. Tak więc na pewno będzie ciekawie. Ceny tych wszystkich gadżetów, które pokazałem, macie w opisie filmu. Zaglądajcie, klikajcie, od razu będziecie wszystko wiedzieć. A tymczasem zapraszam też na inne filmy na kanale. Jest ich już ponad 650, więc jest z czym wybierać. Pozdrawiam Was, cześć!